dojeżdżamy do przejazdu kolejowego, który akurat jest zamknięty. Na przejeździe kolejowym musimy pamiętać o paru rzeczach sprzęgu i cisnąć. Dojeżdżamy i zatrzymujemy się. Wrzucimy sobie na luz i zaciągniemy hamulec ręczny, nie gasząc silnika. I teraz pierwsza rzecz to musimy zwolnić przed przejazdem, zredukować najczęściej do trójki, żeby rozejrzeć się. I nie rozglądamy się w ten sposób jak na co dzień, czyli w ten sposób. Musimy przekonać egzaminatora, że się rozglądamy, czyli odrywamy pas barkowy i tak się rozglądamy na jedną i na drugą stronę. I wtedy na 100% przekonaliśmy egzaminatora, że się rozejrzeliśmy. Pewne rzeczy podczas egzaminu robimy po to, żeby sprawdzić, czy jest bezpiecznie, a pewne rzeczy po to, żeby się ładnie sprzedać. Na egzaminie nie będzie pan miał specjalisty od public relations, będzie musiał pan sam zapracować na swój wizerunek. Drugi element, o którym trzeba pamiętać na przejeździe kolejowym, to jest to, że na przejeździe kolejowym nie wolno zmieniać biegu. Może się zdarzyć, to są sytuacje we współczesnych samochodach bardzo rzadkie, ale może się zdarzyć, że skrzynia biegów się zablokuje i wtedy zostaniemy na przejeździe kolejowym. I to nie jest osobówka i tych 10 ton nie przepnie pan ani w jedną, ani w drugą, a trzeba pamiętać, że będzie pan miał w samochodzie pasażerów i wtedy z nimi coś trzeba zrobić. A wiadomo, że przeciętny skład kolejowy złożony powiedzmy tam z 30 wagonów z 70 na godzinę wyhamowuje na kilometrze, także on może nie mieć możliwości wyhamować przed panem. I takie są zalecenia przy przejeździe, czyli rozejrzenie się i drugie bez zmiany biegu. Przyjechał pociąg i zobaczymy, czy się otworzy.